Spokój i dobro. Tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. Witam Was w lutym. Pogoda nie rozpieszcza, pada deszcz, zamiast śniegu niezłe błocko, ale projekty trzeba ciągnąć bez względu na to, czy zmoknę. Dzisiaj druga część etapu budowy nadajnika SSTV. Postaram się uzyskać jak najmniejszą masę, by balon stratosferyczny wyżej wzleciał. Drugi cel to autonomiczność, czyli bezobsługowa praca nadajnika bez mojej interwencji. A propos balonów stratosferycznych, to w informacjach na tym kanale znajduje się link do serwisu Patronite. I jeśli chciałbyś przyczynić się do wysłania zasobnika w stratosferę, to i ty bardzo łatwo możesz zostać patronem tego projektu. Więc ogłaszam wszem i obec. Zaczynamy. Dobra, poprzednio budowaliśmy naziemny nadajnik SSTV z wykorzystaniem Quanshenga. Bydlak jest tani, ale niestety dość ciężki. Druga sprawa to jego zasilanie. Potrzebowałbym dwóch ogniw. No to czas na najtańszego Baofenga, czyli BF88S. Fajny, taniutki, niezbyt skomplikowany w budowie, więc łatwo z niego będzie wyciągnąć niepotrzebne bebechy. Na co najważniejsze, pracuje na napięciu 3,6 V. Czyli po prostu jedno ogniwo. Te firmowe jest trochę kiepskie, ma małą pojemność, więc zastąpię je używką o lepszych parametrach. Będę potrzebował też BMS-a, żeby pilnował, aby ogniwo nie spadło poniżej pewnego napięcia. O, to kupiłem 10 sztuk na AliExpressie za 15 zł. Cena niezła, a dodatkowo będę miał jeszcze ładowanie. Przyda się na etap eksperymentów. Zanim rozbierzemy Baofenga w drobny mak, warto jeszcze wziąć kabel do programowania i najpierw go zaprogramować, póki jeszcze mamy gdzie wpiąć ten kabel. No to tak na szybko sobie zaprogramujmy. Kabel wpięty do komputera, radio odpalone, nasz ulubiony program Chirp. Kto nie wie, jak go zainstalować, tu u góry po prawej stronie jest link. Było o tym mówione w odcinku o Baofengu 888. Tam też było mówione o porcie, jak znaleźć, pod którym ukaże nam się to urządzenie. A jak konfiguracja nam się wczyta, to zaczniemy od usunięcia wszystkiego. Ja dla uniknięcia błędów na wszystkich programach zaprogramuję ten sam kanał, czyli 433,400 MHz, bo na tej częstotliwości chcę, żeby mój balon stratosferyczny nadawał SSTV. Gotowy wiersz oczywiście sobie skopiuję, żeby ułatwić sobie życie. Tryb, który wybrałem, to jest Narrow FM, czyli NFM. Moc mamy dostępną wysoką i niską. Ja wybrałem niską, żeby radio mniej akumulatora żarło i żeby na dłużej starczyło. Nadajnik, będąc wysoko nad ziemią, nie mają żadnych przeszkód terenowych, powinien spokojnie dolecieć do ziemi i nawet i pół wata by wystarczyło. W ustawieniach z kolei wybieram tryb minimalistyczny, czyli rezygnuję ze wszystkich opcji, które są dostępne. Oczywiście jest to mój wybór, wy możecie zrobić jak chcecie, jeśli uznajecie, że ta opcja jest wam potrzebna. Niemniej jednak bardzo ważną opcją jest timeout timer, czyli po ilu sekundach radio ma przestać nadawać. Oczywiście w tym względzie jestem bardziej wymagający i nie chciałbym, żeby przestawało nadawać, ale żeby nadawało ciągle. Dlatego wyłączę tą opcję. A skoro wszystko już mamy ustawione, klikamy radiostacja, wyślij do radia, OK i radio zaprogramowane. A póki mamy jeszcze komputer włączony, to bierzemy nasz moduł JQ6500, podłączamy kabel USB i zwinnym ruchem wpinamy do komputera. Te urządzenie, które nam się pojawi, to jest nasz moduł audio. Klikamy w niego dwukrotnie, wybieramy drugą zakładkę, następnie jedyny przycisk, który na niej jest, wskazujemy plik z MP3. Następnie pierwsza zakładka i ostatni przycisk w tym programie. Pliczek się ładnie wgrywa. Dla wszystkich, którzy są ciekawi, jak zrobić własny plik MP3 z transmisją SSTV, u góry po prawej stronie zamieszczę link do filmu Quanshenga robimy stacjonarny nadajnik SSTV. Jak cały proces się zakończy, pliczek znowu będzie aktywny. Od tej pory komputer jest już nam niepotrzebny i możemy się go pozbyć albo wyłączyć. W naszym module audio będziemy korzystać tylko z niektórych złącz. Na samej górze mamy wyjście głośnikowe, kolejno plus i minus. Trzeci od dołu to uziemienie, czwarty od dołu to plus baterii, a po lewej stronie na samej górze pierwszy pin odpowiada za nasz pierwszy dźwięk, który wgraliśmy.
Całą resztę nie używamy, więc ją radośnie wytniemy. A gdy już skończymy, skupimy się na naszym kolejnym targecie, czyli nieszczęsnym Baofengu. Antenkę póki co sobie zostawimy na boku, przyda się do testów. Ja nawet zostawię gniazdo do wkręcania. Kto chce, może je też wylutować i przylutować jakiegoś dipola na 70 cm. Takie dwa kabelki. Zawsze to mniejszy ładunek. No i możemy powoli oddawać się dziecięcym pragnieniom, czyli sprawdzenia coś w środku, legalnie to rozkręcając, a potem wylutowując spędne elementy. Troszkę to przyspieszę, żeby was nie zanudzać. Puszczę muzykę, tam jak będą momenty, jak pokazuję, jakich używam bitów do odkręcania, to troszeczkę zwolnię na chwilkę. To lecimy. Tutaj będziemy mieli małą przeszkodę. Trzeba odkręcić kilka śrubek i wylutować taki dzyngielek, co łączy nam baterię. O tam z tyłu, z tym plastikowym czymś. Czyli tutaj cyny trochę zabierzemy. No a przy okazji moglibyśmy też wylutować kabelki od głośnika. No to tak nam się prezentują bebechy radia. Oczywiście wejście na duży jack i mały jack wylutujemy. Nie oszczędzimy też włącznika i pokrętła głośności oraz pokrętła zmiany kanałów. Diody oczywiście też już mamy. Z kolei wejście antenowe póki co jeszcze zostawimy. Możemy sobie potestować różne anteny. Panel boczny do guzików wydaje się być spędny, czyli zabieramy cynę, po prostu sam odpadnie. No i po drugiej stronie mamy jeszcze mikrofon do wylutowania. Bardzo dużo gadżetów zyskamy. No tu już nie oszukujmy się, nikomu się nie przydadzą. Rzeczy wylutowane, takie typowe konstruowanie czegoś, składanie, że zawsze coś zostaje, a tu nam zostało dużo przydasi. Płyteczka wygląda bardzo ładnie, chudziutko, więc sprawdźmy, do jakiej wagi ją odchudziliśmy. Ja jak mówiłem wcześniej, zostawiłem gniazdo antenowe. Kto chce tam jeszcze trochę gramu zaoszczędzić, to też się może ciachnąć. Sama płytka waży 10,7 g, moduł audio 2,5 g, BMS 1,7 g, no i ogniwo 41,8 g. Wychodzi, że samo magazynowanie energii jest najcięższe. Ja w międzyczasie zastanowiłem się już, jak to połączyć i wyszedł mi taki potworek. Na starcie macie 57 g, ja dowaliłem troszeczkę za dużo kleju z brokatem i wyszło mi 67 g. I tu otwiera się szansa dla was, by zrobić to lepiej ode mnie. Ja już widzę, że klej z brokatem nie będzie docelowym rozwiązaniem. No to teraz wam pokażę, jak to wszystko połączyć.
Zaczniemy oczywiście od źródła plusików i minusików, czyli naszego zasilania. Kontrolować go będziemy układem BMC, by nam się nadmiernie nie rozładowało. A nasz układ BMC jest bardzo dobrze oznaczony. Według oznaczeń na drugim pinie powinniśmy piąć baterię plus, na trzecim pinie baterię minus. Ten wypukły dzyngielek na baterii to będzie bateria plusik, a baterię minus będziemy szukać z drugiej strony, czyli takie płaskie na baterii. No ale to pewnie wiecie. Z kolei wyjścia zasilania na naszym układzie BMC będą na zewnątrz. Pierwszy pin to będzie wyjście plusikiem, drugi pin to będzie wyjście minusikiem, możemy je też nazywać masą. No i teraz weźmy nasz moduł audio JQ6500. Miejsca, które będę używał, mają już wylutowane nóżki i tam wlutuję po prostu kabelki. A te, które nie używam, wyciąłem, by mi się nie wygięły i nie zrobiły zwarcia. No to tak, trzecie od końca to jest zasilanie minus, czwarte od końca zasilanie plus, pierwsze od góry wyjście audio plus, drugie od góry wyjście audio minus i pierwsze po lewej stronie nasz dźwięk. A tu na samym dole płytki mamy ukrytą opcję. To jest puste miejsce na rezystor i jeśli wlutujemy tam 33 kOhmy, dźwięk się zapętli i będzie leciał w kółko. Czyli naszym przepisem na bezobsługowość tego modułu jest połączenie uziemienia z pierwszym pinem po lewej stronie i wlutowanie naszego tajniackiego rezystora. Uziemienie, czyli wyjście zasilania minus, bierzemy po prostu z płytki BMC. O, tu z tym musimy połączyć ostatni, czwarty pin. Łączymy kabelkiem albo przewodem w trzeci pin od dołu płytki audio. A drugim kabelkiem, żeby nie lutować za dużo, łączymy z pierwszym pinem po lewej stronie. Ten czwarty pin od dołu na płytce audio łączymy z wyjściem zasilania płytki BMC, czyli pierwszy pin. O tutaj. Dziwna sprawa z kolei mi wyszła z wyjściem audio, gdyż ten drugi pin tak jakby był bezużyteczny. Nie wiem do końca jak to działa, ale wystarczy użyć pierwszy pin wyjście audio plus i wpiąć do płytki od Baofenga, dokładnie tam, gdzie jest wejście mikrofonowe. To będzie pierwsza dziurka po prawej stronie w tym największym białym kwadraciku. A z drugiej strony jest to nawet oznaczone, że to jest mikrofon wejście. O, tutaj lutujemy. Weźmy sobie płytkę audio i zobaczmy najprościej, jak to można pokazać. Czyli pierwszy pin modułu audio po prawej stronie łączymy kabelkiem z tą oto dziurką na płytce Baofenga. I kanał dźwiękowy mamy załatwiony. Jak on się zamyka? Nie wiem, nie jestem elektronikiem. Być może tajemnica tkwi w wspólnym zasilaniu. No po płytkę od Baofengu też trzeba zasilić. Oczywiście zasilamy z tego samego miejsca, z naszego modułu BMC. No to łączymy te kropeczki. Wyjście minus out z modułu BMC łączymy z baterii minus na płytce Baofenga. No i wyjście out plus łączymy z baterii plus na płytce Baofengo. No i jeszcze kilka rzeczy nam zostało, konkretnie mostki. Ja zrobiłem drobny reverse engineering tych zbytecznych części, co wylutowaliśmy. No i pierwszy mostek zaznaczony tutaj zielonym kabelkiem mówi płytce Baofenga, że włączyliśmy zasilanie. Zobaczmy to sobie na płytce. Zaraz pod napisem AF out mamy takie dwa miejsca, które aż się proszą, żeby połączyć je kabelkiem. Z drugiej strony na pierwszym białym prostokąciku ostatnie dwa kółeczka. Te i te łączymy, by nie były samotne. A tak to wygląda na moim prototypie. Zielony kabelek. Kolejne połączenie to żółty kabelek. Łączymy ostatnie punkty po prawej stronie w tym białym prostokącie. Jak obrócimy płytkę na drugą stronę, to po drugiej stronie znajdziemy te miejsca pod speaker 2. I analogicznie pod speaker 1. Dobra, i ostatnie nasze połączenie to będzie różowy kabelek. Różowy kabelek symuluje nam człowieka, który ciągle siedzi i wciska nam klawisz PTTT w piętym zestawie słuchawkowym, którego tu nie dołączymy ze względu na masę. O, konkretnie tutaj to będzie. Jak wiecie z poprzednich odcinków, tu mamy mikrofon minus, tu będą słuchaweczki minus. Na białych kwadracikach analogicznie, bardzo łatwe do znalezienia. Troszkę trudniej jest z drugiej strony płytki. Tutaj to będzie trzecia dziurka pod napisem TXD. O, tutaj właśnie. Ciężka do zobaczenia, ale dacie radę. A mikrofon minus znajdziemy z kolei nad napisem RXD. O, tutaj. No i tyle. Siadajcie, do roboty, lutujcie. I opiszę swoją hybrydę. Włącznik mam na kabelkach. A tu sobie po prostu odcięłem kabel od baterii plus do modułu BMC, tam gdzie była literka B+. Jak to złączę, to zamykam obwód.
Oczywiście ogniwo mogę ładować przez kabel USB-C. Jest to prototyp doświadczalny, więc raczej będzie często ładowany. A tamte niechybnie ukryte złącze to jest mój moduł audio. Zresztą całego oblepiłem go klejem, żeby wykluczyć przypadkowe zwarcie. Teraz jak podkładam dźwięk do filmu, to myślę, że lepiej by było użyć lakieru do elektroniki. Już zamówiłem. No to co, wybierzecie się do pracy, ja idę na dwór moknąć. Sprawdzimy, co nam wyszło. Zaczęliśmy w górach, a skończymy nad morzem, bo właśnie takie mam marzenie, żeby balon przeleciał całą Polskę. Czy się uda? Zobaczymy. Chcecie wesprzeć projekt? Zapraszam na Patronite. A jeszcze winny jestem Wam sumowanie kosztów najlżejszego nadajnika SSTV, który udało mi się zbudować. Albo rozebrać i zbudować. No tak czy siak potrzebowałem Baofenga BF88S. Na AliExpressie możemy go wyhaczyć za 36 zł z przesyłką. Moduł audio, czyli JQ6500, możemy go znaleźć za 8,50 z przesyłką. Oczywiście przesyłka obejmuje 1000 km z Chin do Polski. Układ BMS do kontroli ładowania ogniwa oraz pilnowania, by się nadmiernie nie rozładowało. Kupiłem 10 sztuk za około 15 zł, więc liczmy złoty 50 zł za sztukę. No i ogniwo. Postanowiłem wykorzystać troszeczkę mocniejsze. Ogniwo kupiłem w Polsce na serwisie aukcyjnym za około 10 zł. Oczywiście nie nowe, ale pewnie jest wyciągnięte z jakiegoś pakietu, więc nawet może się okazać, że za darmo sobie takie znajdziecie. No to co? Wyszło nam 56 zł za kilka elementów, które jak podłączymy dość sprawnie, może nam latać nad głową i nadawać. Dziękuję wszystkim za wspieranie kanału na serwisie Patronite, komentowanie, lajkowanie i polecanie filmów dalej. Naprawdę wspiera to naszą radiową pasję. Do zobaczenia, być może na pasmach.